Cześć, jestem Ciara Usago. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zapowiadałem w poprzednim odcinku, który wyświetli Wam się tutaj u góry, więc zachęcam do jego obejrzenia. A dziś zapraszam na odcinek, w którym mówić będziemy właśnie o życiu w takiej mydlanej bańce, która jest stworzona z cukierków, z kolorowych pianek i w ogóle z takich kolorowych, pysznych rzeczy. Ale czy na pewno? Zapraszam do oglądania. Czy ktoś w ogóle może mi powiedzieć, dlaczego ludzie nie lubią prawdy? Dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem ciekawy. Z pewnej strony wiem dlaczego, bo prawda bywa czasami przykra, bolesna, konfrontuje nas samych ze sobą. Ale czy to jest coś złego? Nie, przynajmniej nie dla mnie. Nie mogę wypowiedzieć się za innych, ale ja akurat prawdę uwielbiam, nawet taką brutalną. Nawet jeśli czasami czujemy się przez nią niekomfortowo, albo jesteśmy zakłopotani, to i tak wolę tą prawdę. Naprawdę. No właśnie, naprawdę. Jeśli oglądacie mnie już dłużej, to wiecie, że ja jestem brutalnie szczery, brutalnie prawdziwy, wręcz agresywnie prawdziwy i szczerze mówiąc, wolę być taki niż taki wycofany, schowany albo być dyplomatą. No dyplomatą nie jestem i nie będę i nawet mi się za bardzo nie chce. Oczywiście potrafię się zachować w danej sytuacji, ale i tak zawsze to robię z ogromną dozą prawdy i szczerości. Nienawidzę takiej pruderii i fałszu. Wiele razy w moim życiu za moją prawdę i szczerość obrywało mi się, ale wolę to, niż właśnie czuć się lepiej i każdy mnie głaszcze, bo o tej prawdy nie mówię. Ja byłem bardzo grzecznym dzieckiem, ale przez to, że bardzo mocno podkreślałem swoje zdanie, to miałem przerąbane. Tylko wiedziałem, że mam rację i tak zawsze było. I część mojej rodziny zawsze powtarzała, że dzieci ryby głosu nie mają. Chyba oni. Nie ja. I się cieszę, że tak było. Naprawdę, uwierzcie mi. Bo nie zostałem stłamszony przez życie i przez tych dorosłych, którzy nie zawsze są mądrzejsi od dzieci, a często odwrotnie. I myślę, że też o tym wiecie. Życie to nie bajka. Ja mam wrażenie, że ludzie tworzą sobie taką kopułę wokół siebie i taki własny świat. I w budowaniu swojego świata nie ma nic złego, bo myślę, że każdy to w jakiś sposób robi, ale zamykanie się, tak wiecie, na cztery spusty i więcej i wrzucanie tylko samych kolorów i odrzucanie tego, co jest takie nieprzyjemne, to jest takie trochę dla mnie tchórzostwo. Uciekanie od prawdy właśnie. Dla mnie ktoś, kto tak się zachowuje, jest tchórzem, no ale to już jest kwestia wyboru. Tak ja uważam przynajmniej. Kiedy przychodzi do mnie klientka i moim zdaniem ma beznadziejne włosy czy fryzurę, to ja jej to powiem. Znaczy nie mówię czegoś takiego, że nie wiem, Pani Boże, no wygląda Pani obrzydliwie. No to jest trochę nieprzyjemne i no niemiłe, tak? Ale daję jej do zrozumienia, że w moich oczach, moim zdaniem wygląda nie tak estetycznie, jakby mogła wyglądać, wiecie, na przykład w innej fryzurze. Chyba, że kogoś znam już długo i mam takie osoby i to jest w ogóle fajne i pozdrawiam, na pewno wiedzą, o kim mówię, no to na przykład przychodzą do mnie i ja mówię, Boże, jak obleśnie wyglądasz, gdzieś ty był, albo coś takiego. Ale wiecie, to już jestem na takim innym etapie, to już zadziela się klient z koleżanką czy z kolegą i wiem, kiedy mogę sobie na to pozwolić. Ale jeśli ktoś przychodzi do mnie pierwszy raz, to nie mówię do niego, że wyglądasz jak kupa. Tylko mówię po prostu, że słuchaj, no zmieniłbym to i to i to. Ale i tak mówię, że mi się nie podoba, moim zdaniem, że jest źle. A inni tak nie robią. No ale ktoś musi uświadomić ludzi o pewnych rzeczach. No jeśli już tak mówię klientce, że wygląda nie tak, no to w 99% przypadków zmieniamy to i jest dużo lepiej. Bo te osoby wracają, więc to musi być lepiej, chcąc nie chcąc. Ale to nawet nie o to chodzi. I tak mam bardzo dużo szczęścia, że otaczam się ludźmi, którzy tak jak ja uwielbiają taką brutalną i szczerą prawdę. A nie wiecie, takie piziu-miziu, coś tam, że głaszczemy ostrożnie, że nie można nic powiedzieć. No wiadomo, to nie jest czasami fajne, jak ktoś ci powie coś, o czym wiesz, ale trochę przed tym uciekasz i nagle tak dostaniesz tym w twarz. No i nagle pojawia się taka konfrontacja z tym, co na przykład cię boli albo czego się wstydzisz i to jest tu przed tobą i musisz stawić temu czoła. Ale większość ludzi od tego ucieka. Dlatego też pojawiają się komentarze na moim YouTubie pod filmami, które są dla niektórych kontrowersyjne. I ostatnio miałem taki komentarz. On był napisany w miły sposób, ale jednocześnie mnie trochę zirytował. Miałem też wtedy słabszy dzień, ale mnie zirytował. Bo tam było znowu coś takiego, że przez moje filmy ja dużo tracę, że ja sobie szkodzę, że co. Jest, jak ja słyszę takie komentarze czasami też na żywo i czytam to, to mi się po prostu chce wymiotować. Ogólnie ponad 90% komentarzy dotyczących mojego kanału, moich filmów jest pozytywna. Więc i tak jestem mega szczęśliwy i Wam dziękuję za te wszystkie miłe słowa.
Te złe komentarze czasami są, no jakiś tam hejt się pojawia albo jakaś krytyka, bo dla mnie nie ma czegoś takiego jak krytyka konstruktywna czy krytyka. Po prostu krytyka to krytyka, ale o tym więcej w przyszłości. No i słuchajcie, ale jak czytam właśnie komentarze, że ja sobie szkodzę, że moje filmy to jest strzał w kolano, że ja tracę klientów, że coś tam. Naprawdę, słuchajcie, zanim założyłem kanał, to też mi tak mówiono, że to będzie strzał w kolano, że ja stracę moich stałych klientów i nie zyskam nowych. A co się stało? Moi stali klienci jeszcze bardziej przez to mi zaufali, mnie polubili za to, że jestem szczerą osobą i do tego zyskuję dużo nowych klientów. Mam kanał 9 miesięcy i naprawdę sporo z was już u mnie było. I większość z was do mnie wraca, więc już widziałem się z wami po kilka razy. To jest zajebiste. A najlepsze jest to, że w ciągu tych 9 miesięcy z YouTube'a trafiła do mnie tylko jedna dziwna osoba, jak ja to mówię, wiecie, Pokémon albo Dzikatana. A reszta tych osób, reszta was, które u mnie były albo którzy u mnie byli, to no zresztą rozmawialiśmy, więc czy ja tracę? Czy ja tracę? Nie. Tak jak powiedział mój klient, utworzyła się selekcja naturalna. Trafiają do mnie osoby z poszerzonymi horyzontami umysłowymi i w ogóle, którzy mają otwarty umysł i są normalne. W taki pozytywny sposób. A nie jakieś dzikie dane, albo które mają problem. Osoba, która się boi prawdy, albo która żyje właśnie w takim cukierkowym świecie, że nie wolno mówić o rzeczach takich nieprzyjemnych, nie przyjdzie do mnie. I szczerze cieszę się, naprawdę cieszę się. Niejednokrotnie dostałem komentarz pod filmem, że nie mogłabym do ciebie nigdy przyjść. I jak coś takiego dostaję, ja się naprawdę cieszę. Cieszę się, że nie mogłabyś do mnie przyjść, jeśli tak uważasz. Naprawdę się cieszę, bo nie chciałbym z tobą pracować. A jestem już na takim etapie w swoim życiu, że potrafię odmówić. Kto mi zabroni? Szefa nie mam. Więc wiecie, moim zdaniem osoby, które piszą, że ja sobie szkodzę i że tracę i że to jest strzał w kolano, to są osoby, które w swoim życiu nie poruszają takich trudnych tematów. Ja się nie boję takich tematów poruszać, bo o tym, o czym ja mówię, mówi niewiele osób. Chociaż tak naprawdę ostatnio zauważyłem, że jak się wejdzie w YouTube'a, dobrze poszuka, to jest strasznie dużo na przykład makijażystów i mówią o klientach i w ogóle. No, to jest moja praca, dlaczego nie mogę mówić o klientach? Czy ja mówię, że była u mnie jakaś, nie wiem, pani Basia Kowalszczyzna, czy nie wiem, Janek Ostrowski, czy ktoś tam? O, aż się zirytowałem. Ja tego nie rozumiem. Ja po prostu mówię o niektórych przypadkach. Ludzie myślą, że jak ja tak, że ja się żalę w filmach. Nie, nie chodzi o żalenie się w filmach. Ja po prostu opowiadam, co przytrafiło mi się w pracy. I to są sytuacje z 11 lat. No, przez 11 lat ich było naprawdę sporo, ale większość było tych dobrych, o których też mówię, a jak o nich mówię, to nikt nie chce słuchać. Najśmieszniejsze jest to, że ludzie tak krytykują, że nagrywam filmy, w których się żalę na klientów, ale to przychodzi do czego? Pod filmem jest 50 tysięcy wyświetleń. Albo prawie 300 tysięcy, tak jak pod filmem, który wyświetliłem się tutaj u góry. Ludzie lubią takie rzeczy słuchać, ale krytykują, że je nagrywam. To jest, napiszcie mi, co w tym jest, że krytykują, że o beznadziejne filmy, że się żalisz, że takie rzeczy. To nie bądź fryzjerem, skoro obrzydliwe rzeczy cię spotykają. Ja nie wiem, czy w końcu ludzie lubią tą prawdę, czy nie lubią, czy lubią obrzydliwe rzeczy oglądać. Wytłumaczcie mi, proszę. A dla tych, którzy znowu napiszą, że ja sobie szkodzę, że ja, nie wiem, sobie dałem strzał w kolano, że nic z tym nie zyskam. Otóż wszyscy się mylicie, bo zyskałem najwięcej. Zyskałem siebie, zajebistych klientów, poznaję zajebistych ludzi, rozwijam się, zarabiam kasę. Wszystko to tylko zyskuję. Dzięki czemu? Dzięki właśnie brutalnej prawdzie i tematom tabu. Że tam to tabu nie jest, ale nie. Mam wrażenie, że te osoby nigdy do mnie nie rozmawiały o kupie, o seksie, o jedzeniu, o problemach. I szczerze im współczuję, bo to nie jest do końca ich wina. Ale zamiast wyjść z tej strefy komfortu i samemu coś zrobić, to żyją takim cieniem przeszłości albo cieniem tego, jak zostali wychowani. Bez takiej żadnej, samoistnej jakby swojej własnej świadomości. Przykro. Teraz mi też się przypomniało, że kiedyś miałem taką bardzo bliską osobę w moim życiu. Byliśmy ze sobą bardzo blisko, ale zauważyłem, że ta osoba jakby stworzyła pewną kreację, postać. Ale nie do internetu, nie do telewizji, tylko tak jakby w życiu. Wszystko nie było idealne, dopóki nie zajrzało się pod dywan. Wszystko było tam zamiatane i nagle jak to wybuchło, koniec. Ja to zawsze porównuję do czegoś takiego, że jest, wiecie, ciastko na wystawie
I ono jest takie piękne. Codziennie jest polewane nową warstwą takiego kolorowego lukru, posypanego jeszcze jakimiś perełkami do zjedzenia, które wygląda. Ale gdyby przekroić to ciastko, w środku jest syf. I ja właśnie tego syfu się pozbywam, bo oczyszczam się cały czas, mówiąc właśnie prawdę, nie tworząc takich, wiecie, masek i warstw sztucznych. Nie polewam się codziennie tym pięknym lukrem, bo on w końcu warstwa po warstwie gnije i zalewasz go kolejną warstwą i kolejną, a w środku się robi syf. To nie ja. Nie. Nic z tą osobą już blisko nie jesteśmy. A szkoda. Naprawdę szkoda. Wiele razy miałem ochotę, wiecie, to odnowić, ale jak sobie pomyślę, że to wszystko i tak będzie takie zlukrowane, że nawet jak ta osoba powie tak, faktycznie tak było, to będzie tylko do świętego spokoju, aby polać znowu lukrem i koniec. I ja stwierdziłem, że chcę się otaczać ludźmi właśnie, którzy prawdy się nie boją. Bo nie chcę mi się udawać, nie mam na to siły. Wiadomo, że tutaj, do was na kanale, to jest tylko część mnie. Wam się wydaje, że ja mam taką dobrą energię zawsze i w ogóle. No, nie zawsze tak jest. Ale staram się dzielić tą dobrą energią, a tą złą mi się nie chce. A nawet jeśli się dzielę niewygodnymi tematami na temat moich klientów czy mojej pracy, to staram się to robić z taką dawką humoru i śmiechu, żeby dać wam dobrą energię. I nawet pod filmami, które mogą się wydawać po tytule takie, wiecie, marudzące i w ogóle, to piszecie mi, że daję wam dobrą energię i mnie to bardzo cieszy. Jest mi miło, że mogę wam tą energię dać. Naprawdę. I dajcie mi znać, jak myślicie, dlaczego ludzie nie lubią prawdy? Bo nie chodzi o to tylko, że się jej boją, czy coś takiego, albo stawić jej czoła. Nie. To już wiemy, ale dlaczego tego jest tak dużo? Bo to nie jest tylko kwestia wychowania. Przynajmniej tak myślę. Dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Dlaczego ludzie nie lubią prawdy? I dlaczego wielu ludzi uważa, że ja sobie szkodzę, nagrywając takie filmy, a nie inne? O co im chodzi? Bo ja szczerze do końca nie rozumiem, bo ja naprawdę nic nie tracę. Od kiedy mam kanał, od 9 miesięcy tylko zyskuję. Z miesiąca na miesiąc tylko zyskuję. Jeszcze nic nie straciłem. No może kasę, bo inwestuję, ale cały czas ją zarabiam na nowo, więc dajcie mi znać. Życzę wam miłego dnia, miłego pomyślunku i bądźcie prawdziwi, bądźcie sobą. A jeśli ten odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!